Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry Factorio, sezon drugi Nowych Horyzontów. Moi drodzy, moi kochani, tak sobie się bawiłem między odcinkami, po pierwsze z mikrofonem. Odkryłem coś takiego jak wtyczki i w ogóle pluginy w OBS-ie. Zacząłem się tym bawić i głos może być lekko inny, ale mam nadzieję, że będzie lepszy. Tak sobie poczytałem też, jakby to mogło działać, jak to działa i tak dalej, i tak dalej. No i doszedłem do wniosku, że takie ustawienia, jak mam w tej chwili, będą odpowiednie, plus jeszcze dodatkowo mam inaczej ustawiony mikrofon. Po drugie, tak jak mówiłem ostatnio, odcinki będą rzadsze, ale będą nieco dłuższe niż były wcześniej, co wydaje mi się, że też będzie ogólnie rzecz biorąc na plus. Trzecią rzeczą to jest takie, że ja sobie tutaj pousuwałem całą tą kolejkę, bo mi już doszło do samego końca i sobie tutaj zaplanowałem rzeczy na najbliższe odcinki. No i to jest tak, żeby tutaj osiągnąć takie rzeczy jak na przykład moduły szybkości, azotki krzemu, baterie, wolframy i tak dalej, ja tu będę potrzebować narzędzi w postaci choćby takich, może akurat tutaj to jest zły przykład. Mam nadzieję, że go gdzieś tu znajdę, może tu, może i niekoniecznie tu, swoją drogą. Air filter, to bym chciał sobie sprawdzić, zobaczyć teraz, tylko gdzie one były. Tu? Tutaj. Tak, concrete, czyli beton. Beton mi będzie potrzebny, beton mam już tutaj zaplanowany, tak samo limestone też będzie mi potrzebny. Limestone z tego co kojarzę będzie mi potrzebny do produkcji kobaltu. Kobaltem też się będziemy zajmować, ale to w przyszłości, bo kobalt jest potrzebny tutaj do przetwarzania wolframu. Chyba że jeszcze poszukam innej drogi, ale wydaje mi się, że to co mam to będzie dobre. To co mam to będzie dobra rzecz i z tego będziemy korzystać. Na razie to jest jeszcze plan. Także to wszystko będzie do jeszcze obmyślenia. Na razie będę chciał się skupić na limestone, czyli piaskowcu i cemencie. Cement, beton? Chyba raczej beton. Konkret to jest betonowe sprawy i tak dalej. No i co, moi drodzy, nie przedłużając, tyle jeżeli chodziło o takie sprawy organizacyjne. W ogóle muszę też przyznać, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczyliście, bo poprosiłem o łapki, prosił o łapki i tak dalej, ale słuchajcie, poprosiłem o te łapki i powiem wam szczerze, że jest ich dużo, dużo więcej niż było wcześniej, także myślę, że to nie jest głupi pomysł, może nie tyle prosić, bo proszenie to jest złe słowo, chociaż właściwie całkiem dobre, tylko po prostu mają wydźwięk inny. Ale zamiast na przykład prosić o łapki, to mogę wam po prostu przypomnieć, że istnieje coś takiego. Dzięki temu po prostu wiem, że to co robię ma sens, że to się wam jakoś tak podoba i tak dalej, i tak dalej. To co się wam nie podoba, to oczywiście zamiast dać mi łapkę w dół, to możecie napisać w komentarzu. Postaram się odpisać, postaram się ustosunkować do tego, odpowiedzieć, wyjaśnić i tak dalej, także... Śmiało zapraszam do komentarzy, zapraszam do lajkowania, nowe osoby do subskrypcji i tak dalej, wiecie, każdy to mówi. Ale trzeba to mówić, trzeba, zauważyłem, że jednak trzeba. No i to jest tak, ja sobie tutaj jestem i teoretycznie ja tutaj produkuję zarówno piasek, jak i to jest lime, a potrzebuję limestone'a, a tutaj sand. Potrzebuję limestone'a, a nie lime. Lime to jest wapień chyba, a limestone to jest piaskowiec. No, taka bardziej skompresowana skała. I może warto by było sobie tu otworzyć tą całą produkcję, przypiąć sobie tą całą produkcję i się cieszyć. I z tego co widzę, to limestone powinienem też już produkować. I prawdopodobnie, no tak, ja go tutaj produkuję. Gamon, ja go tutaj już produkuję. To w całkiem dużej ilości, ale wiecie co, ja tutaj będę chciał te cegły zostawić sobie osobno. Wiem, że to może być głupie, bo ja tutaj z tego i tak nie korzystam jakoś super wybitnie. Niemniej jednak chciałbym sobie to zostawić. Swoją drogą tutaj potrzebuję inwaru i wolframu właśnie, czyli to jest coś, do czego dopiero będziemy dążyć. Ja to chcę zostawić osobno, żeby tutaj sobie tym nie przeszkadzać i będę chciał tutaj sobie zrobić nową, osobną w ogóle linię. I to jest tak, że ja tutaj będę potrzebować tych washing plantów poziomu drugiego, a właściwie to jeszcze poziomu pierwszego. Gdzie one były? Przerabianie wody, to jest chyba tutaj. Mogę już poziom drugi.
Mogę już poziom drugi. Raz, dwa, trzy, cztery. Dzień dobry. Czego mi braknie w dalszej produkcji? Cegły mam, rury mosiężne prawdopodobnie. Czyli to jest też i mosiądz, tu jest aluminium. Mosiądzu chyba nie mam. A nie, tu mam rury mosiąża, niestety tego mam mało, trzeba będzie mi się wrócić. Swoją drogą jeszcze, tak, czy tak powiem, czwarta wiadomość to jest taka, że zacząłem dodawać też ekrany końcowe, także polecam, zachęcam dotrwać do końca. Broń Boże przewijać, bo to nie o to chodzi, żeby przewijać do końca i nie oglądać tego, co jest w środku. Tak nie robimy, to jest złe i niedobre. Oglądamy do końca, dajemy łapki i tak dalej. I tak dalej. I wtedy możecie zobaczyć sobie fajny ekran końcowy. Wracając, tutaj mam jakieś bezpańskie drzewo. A może zostawimy, będzie jakaś taka pamiątka, zresztą to i tak prawdopodobnie i tak usknie, także czym ja się przejmuję? Nie mam się czym przejmować. Swoją drogą viscose water będę potrzebować zarówno seafloor pump, jak i zwykłą pump. Zwykła pump jest... nie tutaj, tu powinna być zwykła pump. Jest tu. Kurde, tyle jest tych itemów, że można się pogubić i to w całkiem łatwy i szybki sposób. I wcale nie trzeba jakieś mieć wielkich umiejętności, ale to jest ryb. Czy ja mogę łowić te ryby? Kurde, patrz, ja mogę łowić ryby robotami. O kurde, a nie mam granatów, rzuciłbym granata, zobaczyłbym. A mogę zastrzelić rybkę? Mogę rozstrzelać ryby. Ja. Dobra, koniec sadyzmu. Pam. Jest tu. Swoją drogą nie wiem, po co mi te ryby. Seafloor pump jest tu. I to jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery w kolejności. W jednej kolejce, czy to będzie dobre. Tu muszę robić heavy. Tak, heavy. Potem concentrated, potem light. Heavy, concentrated, light i z lightu już robię dopiero limestone. Okej, okay, teraz pytanie ze 100 punktów. Jak ja to sobie połączę, czy to będzie gitara? Kurde, wygląda tak, jakby to była gitara tutaj. Bardzo dobrze, że do tych pomp nie trzeba tutaj dodawać... Że do tych pomp nie potrzeba prądu. To też jest, znaczy dobrze, no to jest bardzo dobra wiadomość. Ale z drugiej strony zastanawiające i położyłem to krzywo. Położyłem to wszystko krzywo w cholerę. Dlatego pozwolę sobie to ściągnąć i postawić to raz jeszcze. Czy ja sięgam tutaj tym moim kolosem? Nie sięgam. Bardzo dobrze, że nie sięgam, bo tak to by mi pewnie roboty z pojazdu wszystko zebrały, a nie o to w tym chodzi. Jak ja sobie połączę to wszystko w taki sposób. Pyk, pyk i tak dalej. Pek, pek, pek i tak dalej. To powinno to już wszystko pięknie, ładnie działać. Grać i buczeć, jak to się mówi. O, spoczko. Tu już mam gotowe. To teraz by pasowało jeszcze tutaj ogarnąć sprawę prądu i będzie gitara jeszcze do końca światełka nadziei. Dobra, mam limestone. Produkuję limestone. Teraz ten limestone. Pytanie, z jaką ja prędkością to robię. No niezbyt prędką, prawdę mówiąc. Dlatego też ja sobie pozwolę, chociaż może i nie do końca, bo nie mam materiałów na to, zrobić drugą tutaj linię. Niestety nie mam materiałów na takie rzeczy, dlatego sobie tego nie zrobię. No dobra, będziemy się raczyć tym, co mamy i się będziemy cieszyć, że mamy w ogóle. Na krótko. Ten będzie na daleko, tutaj trochę prądu. No i wypluwamy tutaj. Teraz by pasowało porobić przystanki. Nie mam oczywiście... Nie mam do przystanków torów, żeby sobie robić, ale powinienem mieć tory w pełzaczu. Czy mam tory w pełzaczu? Mam mnóstwo podłóg, mnóstwo drewna, mnóstwo paneli i tych... I też mam trochę tego. Mam nadzieję, że mi wystarczy to, co mam. A mam taką nadzieję. I to jest tak, tu będzie jeden przystanek. Docelowo wydaje mi się, że jeden wagon tutaj absolutnie wystarczy na taką moją produkcję. Że nie będę musiał tutaj robić jakichś nie wiadomo jakich cudów na kiju.
Przystanki. To są przystanki. Kilka mi się przyda na pewno. To jest tak. Produkcja. Wytwórnia. Wytwórnia, dobrze, ja piszę chyba dobrze. Wytwórnia piaskowca. Odbiór. I tyle wystarczy, bo więcej tutaj nie będzie. Czy ja mam pociągi? Mam kilka jeszcze przy sobie. To bym pasowało pochować, bo to nie jest potrzebne mi mieć w ekwipunku, a to by się bardzo, bardzo przydało za to. Zablokować sobie i tu będziemy sobie na dwa pociągi robić. A i tak właściwie to ja sobie wezmę tutaj coś takiego i ja sobie tutaj wezmę, ustalę nie odbiór, tylko dostawa węgla. Bo niestety, ale paliwo mi będzie tutaj potrzebne. Lepiej mieć tutaj to paliwo niż gdzie indziej. Paliwo, czy ja mogę tego drewna się troszeczkę pozbyć, bo oczywiście to drewno jest mi absolutnie zbędne. Węgla. I teraz szukamy. Wytwórnia, piaskowca, dostawa węgla, puste wagony. Kopalnia węgla, jeden, pełne wagony, jedziesz. W sumie powinienem był ci jeszcze kolor ustawić, ale sobie ustawimy kolor tutaj, potem pokopiujemy. Dobra. To tu będzie zrzut węgla, tu będzie zrzut na linię. Na linię. Tutaj na króciutko. Pyk, pyk, pyk i powinno to wszystko działać. Tak podglądam sobie co trochę na podgląd, jak to się nagrywa, bo się boję trochę o ten dźwięk, bo teraz inaczej to wygląda. Wszystko swoją drogą, czy ja nie mam za głośno tego dźwięku tutaj. Troszeczkę tak, 3 piksele mniej, to na pewno zrobi wielką różnicę. Mam nadzieję, że mimo wszystko zrobi. Nie będzie tak głośno. Teraz też pytanie, czy ja mam po prostu słuchawki zbyt głośno ustawione. Czy to już się połączy? Tak, to już się połączy pięknie, ładnie. Pasowałoby robić tutaj te światełka nadziei przy tych słupach, bo znając życie, to ja w nie wjadę kiedyś przez przypadek. A swoją drogą, mam pancerz. Mam tutaj przenośne panele słoneczne MK3, póki co. Noctowizor MK2 jest trochę jaśniejszy, bardziej kolorowy. Tarcza energetyczna na wszelki wypadek. 3 baterie, te wzmocnienie MK2 po prostu. I egzoszkielet, który nie działa. Bo bez egzoszkieleta chodzę dokładnie tak samo. Nie wiem, czemu on działa. Szkoda, że nie działa. Nie wiem, czemu on nie działa. Szkoda. No nic, nic na to nie poradzę. Nie jest to moja kwestia. Ewentualnie być może jest to jakiś problem z programowaniem, z tym kodem Lua całym i tak dalej, i tak dalej. Być może to jest to, ale głowy nie dam. Pyk. Tu powinno być wystarczające, jak ładnie te roboty sobie pofrunęły. Już normalnie przyjemnie, no i tutaj się już o nie, nawet że liniami lecą. Dziwne, bo zwykle to tak rzucają się tymi tutaj w te. Swoją drogą, to ja tutaj mam jeszcze jeden wagon do podpięcia. Tak zauważyłem. No, myślę, że to byłoby całkiem przydatne, ten drugi wagon też tutaj ogarnąć. Czy jak ja to usunę i ja sobie połączę tak, to tutaj oszczędzę jeden słup, co jest de facto dobre. Tu sobie zrobimy standardowe wyjście. Pyk do góry, w lewo, w dół, na wprost, do góry, na lewo. I mamy połączoną linię. I to jest tak, teraz. To de facto mam już zrobione. Wystarczy mi tylko zrobić przystanek, ale na przystanki jeszcze przyjdą czas. Teraz bym chciał zrobić cegły. I teraz tak, do cegieł będę potrzebować kamienia, będę potrzebować wody, będę potrzebować kwarcu i będę potrzebować prawdopodobnie limestone'a. Dokładnie, limestone'a i piasku. Żeby produkować lime. Żeby lime łączyć z kwarcem. I tutaj będę się musiał wrócić do bazy. Po więcej tutaj materiałów. Automaty montażowe poziomu 6 może niekoniecznie. Z tym, czy naprawdę 6 może to będzie przesada. Ale tutaj pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Aha, pierwszy nie mogę, zaczynamy od drugiego, piąty. Jesteśmy na etapie 5, tutaj wszystko będzie na 3, ale to nie będzie różnicy.
Czy ja tu mam ustawione 4, czy 2, czy 3, czy ileś tam, bo to będzie właściwie przelicznik ten sam. Co ja chciałem? Ja chciałem to przypiąć. Czemu ja tego nie przypiąłem, to ja nie wiem. I to jest tak, trochę tego jest. Trochę tego jest. To wszystko tutaj dotąd właściwie będziemy robić na miejscu. Dotąd będziemy robić na miejscu. Przywieźć muszę tutaj raz, dwa, trzy rzeczy. Na pewno. Tak, trzy rzeczy, bo to robimy na miejscu. Trzy rzeczy muszę przyjąć, przywieźć. Czyli takie wagony, jak tutaj mam, takie przystanki, ja muszę mieć w ilości. A wiecie co? Wycwanimy się i zaznaczymy sobie też nawierzchnię. Będę od razu widzieć, jak daleko mam to robić. W ogóle odkryłem całkiem niedawno, że ja tutaj mam coś takiego jak właśnie nawierzchnię w blueprintach od razu i nie muszę tego robić osobno. W każdym razie, raz, dwa i tu będzie trzy, z czego ten ostatni będzie na pompy. Ten ostatni będzie z pompami, bo to będzie ta woda. I swoją drogą pasowałoby zrobić jeszcze dwa tutaj przystanki, w których będę odbierał materiał. Raz i dwa. W jednym będę odbierać właśnie ten lime cały, limestone, a w drugim będę odbierać cegły. Cegły betonowe. Concrete bricks. Myślę, że to jest już pomysł całkiem dobry. Tylko jeszcze gwoli ścisłości, póki tu jestem, pasowałoby ciutkę powiększyć to wszystko. Tak, zabieg absolutnie estetyczny, ale wydaje mi się, że też potrzebny. Tu i tu i tu i jeszcze tu i jeszcze tu i będzie to chyba na tyle. Teraz muszę pozwolić robotom dokończyć swoją działkę. Oczywiście skończyły mi się tory, bo wszystko pobudowałem własnoręcznie. Na szczęście dużo, dużo mi tutaj tego prądu nie zżarło. Teraz mogę korzystać z tych robotów w trochę większej ilości. Czyżby mi się kończyły tory? O, niedobrze. Nie, mam tu jeszcze trochę. W każdym razie, czeka mnie powrót. Na pewno czeka mnie powrót. I pozwolę sobie ten powrót zrobić szybciej. Proszę mi tutaj załadować trochę paliwa, na przykład węgiel. I proszę mi pojechać tutaj do zajezdni w centrum. Sygnał z sieci sterowniczej, żeby mi gdzieś nie odjechał przez przypadek. Bo to byłoby przykre, gdyby mi tak po prostu odjechał. Swoją drogą, co do planów, mogę tutaj omówić, skoro jedziemy. Inwar mi się przyda jako surowiec budowlany. Tutaj Wolfram tak samo, jako surowiec taki potrzebny do wszelkich pierdłów w postaci na przykład ulepszanie ciuchciów i tak dalej. Te trzy rzeczy tutaj, moduły szybkości poziomu pierwszego, azotę krzemu, baterie litowo-jonowe będą mi potrzebne do produkcji pakietów naukowych. Pakiety naukowe mam tutaj, nie tutaj. Gdzie ja mam pakiety naukowe? W półproduktach. Do tych pakietów jeszcze elektryczne silniki, no ale silniki elektryczne to nie jest absolutnie żaden problem. Układy procesorowe też już robię, dostarczam nawet. Także dostarczam je tutaj. Na razie dużo ich nie ma, bo to jest tylko 1000, ale więcej mi na razie nie potrzeba, ewentualnie tutaj na te fabryki poziomu 5. Bo ja tutaj potrzebuję, muszę zamawiać, żeby to robić. Na razie tylko tyle z nich korzystam, no nie licząc takich rzeczy podręcznych jak na przykład armor i rzeczy związane. Porobiłem miniaturki. Porobiłem miniaturki, także miniaturki też już będą, już nie będą super fajne miniaturki, tak jak były wcześniej. Będą lepsze. Skoro tu jestem i skoro ja będę potrzebować więcej tych rur, to pozwolę sobie ich ukraść ciutkę więcej. I pozwolę też sobie dostawić tutaj pociąg. Dostawić mu tutaj trochę paliwa i wydać tutaj rozkaz, żeby jechał do przystanku, który się nazywać będzie, dajmy na to. Nie, do tego nie dojedziesz, bo tu nie ma torów. No, wytwórnia piaskowca dostawa węgla być musi. Przynajmniej na razie. Węgla, tak będzie szybciej. Wytwórnia piaskowca dostawa węgla. Sygnał sieci sterowniczej wio koniku. Wio. Dobra. I ty sobie jedziesz już w odpowiednią stronę.
Wracając do planowania, bo przerwałem, także te trzy rzeczy będziemy produkować sobie już całkiem niedawno. Tutaj wszędzie potrzebuję silikonowych płytek, tak de facto, bo tu potrzebuję silikonowej płytki, tu potrzebuję silikonowej płytki. Tutaj potrzebuję limestone'a. Silikonu już nie potrzebuję, ale potrzebować będę kobaltytu, to będzie rzecz upierdliwa do robienia. Niestety potrzebna. Dodatkowo ja tutaj jeszcze... Tu też będę potrzebować limestone'a i kobaltytu. Gdzieś tutaj potrzebowałem. I nie wiem, czy to nie tutaj nawet. Tu chyba. Solankowa woda to jest to. Tak. Do produkcji nadchlorku litu. Wykorzystamy sobie algi. Produkcję alg właśnie z solankowej wody. Mam nadzieję, że to się uda. I wydaje mi się, że tutaj... Nie, tutaj nie. Plan jest taki, że tutaj te podstawowe płytki... Płytki modułu je się produkuje dokładnie tak samo jak płytki te białe do elektroniki. To jest dokładnie to samo, także tam sobie po prostu powiększę to. Podstawowe elementy elektroniczne, tranzystory i lód. Znaczy te dwie rzeczy będę produkować na miejscu. Lód produkuję tak, że mogę dostarczać wagonami. To nie będzie absolutnie żaden problem. Także to wszystko jest zaplanowane, przemyślane. Skończyły mi się tory. Byłem w bazie i nie pojechałem po tory. Nie wziąłem torów. Geniusz ja. Geniusz zbrodni. Uwaga, geniusze kontratakują. Pyk i pyk. I jeszcze tutaj by pasowało porobić troszeczkę semaforów. De facto też dobrze by było. Najpierw ustawi tutaj semafory. Na wyjeździe, na wjeździe. Tutaj semafor, tu jeden, tu kolejny. Tutaj na wjeździe, niech będzie sobie tutaj i tutaj ustawimy kończący bloki, wszystkie tutaj te chainowe. I to będzie działało na zasadzie. To będzie działało na zasadzie, że ja jeszcze raz to ustawię. Dokładnie tak, to jest wszystko zaplanowane, spokojnie, tu panuje porządek i harmonia we wszystkim. A jeszcze raz to chciałem postawić, bo ja sobie teraz wezmę to wszystko tutaj od samego de facto początku. Ustawię i będę mieć tutaj już od razu z semaforami wszystkimi, które potrzebuję do szczęścia. Mam nadzieję, że potrzebuję tutaj, że będę mieć te wszystkie semafory. I że żadne mi nie będą tutaj mrugać, że coś im się nie podoba. Na wszelki wypadek można jeszcze sprawdzić. Tutaj nie potrzebuję na końcu tego, bo to już za małe odległości, żeby się tak bawić. Kurde, kłaczek. Kłaczek, ale czemu? Czemu ty chcesz jechać tutaj w dwie strony, to ja nie wiem. Jak przecież to masz z każdej strony zablokowane, to... Czemu tutaj pozwalają mi postawić semafor? Nie powinni mi pozwolić tutaj semafora, bo on jeździ tylko w jedną stronę. Nie wiem, co tutaj się stało. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś źle wpływać. O, skrzyneczki mi się pokończyły, no proszę. Skrzyneczki i jeszcze tutaj mam tak samo dokończyć sobie przystanek jeden. Czy tu są przystanki? Nie ma tu przystanków. Przystanki są w logistyce. Jeden przystanek, dzień dobry. Tutaj będę musiał jeszcze sobie ciutkę podjechać i teraz jeszcze zmodernizować tutaj te końce, tak żeby to wszystko działało. Ale póki co, ile mam pociągów? 2 i 10... 12, czyli to jest 6 ciuchciów. Mam nadzieję, że tyle mi starczy tutaj na to wszystko. Tutaj poleciał jeszcze po drewno. Okej. Dobre, to jest dobre. Stop. Kiedyś sobie tak jechałem dziarsko i sobie wyskoczyłem z samochodu i rozjechał mi połowę bazy. Także trzeba uważać na takie rzeczy. Tutaj. Tutaj Paul Cooper, jakkolwiek pan się nazywasz. Po pierwsze, to ja jeszcze tutaj pomaluję, to by się przydało. Po drugie, tutaj będzie dostawa kwarcu. W ogóle to dałem troszeczkę ciała, bo czasami nazywam to kwarcem, czasami krzemem i potem się zastanawiam i szukam odpowiedniej nazwy na to wszystko. Niestety nie znajduję zbyt prędko kamienia. Dostawa kamienia, no i tu będzie dostawa wody. Dostawa wody, no i tutaj trzeba będzie to wszystko przerobić na coś dużo lepszego.
Czemu to te roboty zareagowały? Czemu wy zareagowaliście, kiedy to powinny tutaj inne, te moje tutaj, akurat podręczne, akurat wtedy, kiedy są potrzebne, to nie reagują. Ustawimy tutaj po tej stronie. Pyk, pyk, pyk. Po tej stronie z tego względu, że tu sobie zrobimy tunel podziemny, tak? To by po prostu przeszkadzało. Światełko tutaj bliżej, tutaj słup i będzie wszystko gitara. Aha, a ja tutaj tak w ogóle, to ja tutaj wszędzie postawiłem niechcący te długie pasty, te długie, znaczy długie, te duże słupy. A nie taki był zamysł pierwotny. Zamysł pierwotny jest taki, żeby poustawiać te słupy tu. Pyk, 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 pyk. I jeszcze ostatni. Tutaj będzie gitara. I zauważyłem też, że nie mam tutaj 3, 4, 5. Kurde, kłaki. Przepraszam, nie wiem, co mnie wzięło. Na te wszystkie kaszle moje nieszczęsne. Straszne rzeczy, jakieś choróbsko, pewnie zimno się zaczęło robić, trzeba kurtki zakładać i tak dalej, i tak dalej. O. W którą stronę ja chcę to wszystko wypluwać, tak swoją drogą? To jest też pytanie warte wielu odpowiedzi. 2, 4, 6 tych. Może bym zaczął w końcu robić to, co powinienem, zamiast tutaj się bawić logistyką. 6 tych, to jest 5 i 1. Jeszcze jedną pompę, wydaje mi się, że to nie będzie głupi pomysł. Z tą jeszcze jedną pompą. I jeszcze jedną pompą z tej strony. To jest to. To wszystko muszą mi tutaj porobić w łapce. Wydaje mi się, że ja to chyba puszczę sobie w tą stronę. Tu będę odbijać i tutaj gdzieś będę tą całą produkcję uskuteczniać. I tak de facto, to ja to wszystko jeszcze raz mogę sobie przemyśleć, że tak powiem. I to wszystko ustawić tutaj. Bliżej, po prostu. I to nie będzie głupie. To nie będzie głupie. Może troszeczkę, może nawet i bardzo. Bo ja tutaj teraz muszę tutaj troszeczkę poczarować. Tu i nie przejdę. Wiem, że są mody, tak? Wiem, że są mody, że można przechodzić przez rury, tak? Wiem. Już uprzedzam komentarze, wiem. Nie chcę ich, bo to byłoby zbyt łatwe. To byłoby po prostu zbyt łatwe. Dobra, produkujemy limestone. Tak. Produkujemy limestone w dwóch wersjach. De facto to ja to mogę wszystko ładnie połączyć i nie będzie problemu. Ale dobra, mamy limestone. Teraz by pasowało... Tu mamy limestone. Pasowałoby porobić jeszcze sandy. A sandy to jeszcze muszę tutaj dołożyć tin water. I ten tin water przerobić dopiero raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli jeszcze dwa te powinienem mieć i mam. I je ustawić gdzieś tu. Będę musiał wodę jakoś zakombinować, żeby dostarczyć tutaj wodę. Może gdzieś tutaj po prostu. Bo będę mieć problem. Czemu się tutaj nie da ustawić samemu, w którą stronę to ma podawać? Jak ja to zrobię tak, to czy to będzie miało sens? Tu zrobić tin water i tutaj robić sand. Czy jak ja to połączę w ten sposób, to czy to będzie sprawnie działało? Nie wiem. Tutaj ten słup sobie pozwolę usunąć i to połączyć tutaj, bo to też będzie przydatne. Wodę dostarczyć tam jeszcze, ojejku, jak ja tą wodę dostarczę, trzeba będzie tu mi naprawdę naokoło, chociaż tak szczerze mówiąc, ten mod na te przechodzenie przez rury wcale nie jest głupi, ale nie chcę takiego, to będzie zbyt proste tutaj takie, mech. Skoro tutaj i tak nie przejdę, to i tak mogę zrobić sobie w ten sposób, skoro tutaj i tak nie przejdę, to mogę zrobić to tak. No i skoro ja tutaj będę mieć mnóstwo prądu potrzebować, to mogę zrobić to taki światełko postawić gdzieś w środku i będziemy wszyscy zadowoleni. Mam sand, piasek na krótko, czyli mam już tutaj wszystko. Teraz muszę tylko produkować jeszcze lime,
Czyli muszę to wypalić w piecu hutniczym. Jeżeli są jakieś dźwięki w tle, to przepraszam, ale tak zwykle bywa u mnie w domu, że niestety jest późna godzina, wszyscy są w domu, także hałasy niestety będą. Ja to wszystko muszę jeszcze wypalić. Gdzie ja to zrobię? W czym ja to mam robić? W piecu hutniczym. Mam nawet dwa. Pytanie, czy jeden będzie wystarczający. Poza tym ja tu jeszcze muszę paliwa dostarczyć. Chociaż paliwa to ja mogę dostarczyć też i od góry. To nie powinien być problem. Lime. I tu tak samo będę musiał jeszcze wypalać sobie rzeczy. Pyk. Widzę, że już pół godziny nagrywam. Pasowałoby pomalutku kończyć. I wiecie co? I wydaje mi się, że to wcale nie będzie głupi pomysł, jeżeli sobie zakończymy w tym miejscu. A całą resztę, czyli doprowadzenie tutaj paliwa, jak również tutaj przebudowa tego wszystkiego, bo widzę, że już krzywo postawiłem. Po prostu dokończenie. Poskładanie tego wszystkiego w konkret i to wszystko pobudowanie, jeszcze tutaj dokończenie tego wszystkiego, to sobie zrobimy w następnym odcinku. Także to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Na razie i cześć. Nie zapomnijcie łapka.